ci, których dzisiaj zapraszamy, a więc żeby przejęli pałeczkę, oni nie mają nas zastąpić, nie mogą nas zastąpić. To oni muszą wystąpić w swoim własnym imieniu. Oni będą budowali ten obraz wedle własnego widzenia. Jeśli będą mieli w zapleczu za nasze doświadczenie, naszą, no, tak, doświadczenie, naszą wiedzę o życiu, to dobrze. Ale w istocie rzeczy to nie będzie zastępowanie. To jest nowe pokolenie, wynosi swoje sprawy i dostosowuje do bieżących problemów, jakie są. Czasami mnie pytano, kiedy spotykam się z ludźmi, jak długo można mówić o Holokauście. I na to ja odpowiadam, ja wam powiem prawdę. Ja nawet nie wiem, czy chciałbym, żeby mówiono tylko o Holokauście. Ja pamiętam, w roku 1939 ja miałem lat 13. To było tylko 20 lat od I wojny światowej. Pierwsza wojna światowa dla moich rodziców to były przemieszczenia. Ojciec był żołnierzem, to był ciężko ranny w Karpatach. Dla matki ucieczki, ciągle przemarsze, wojska rosyjskie, niemieckie. Jedni, drudzy palą wioskę, palą miasteczko, burzą, uciekają, chowają się, wracają. Ale w 1939 roku, chociaż było tylko 20 lat, to już mi się wydawało, jak to coś tak odległego. I w jakim sensie, i ważne jest, żebyśmy umieli zobaczyć, na ile nasza sprawa, sprawa Holokaustu jest tragedią nie tylko, chociaż najwięcej nas dotknęła żydowską, a jest tragedia europejska, tragedia światowa, to jest tragedia ludzkości, to jest wielka klęska ludzkości. Jeżeli to potrafimy wyciągnąć i zrozumieć, gdzie są inne klęski ludzkości, to wtedy, tak mi się wydaje, będziemy ludźmi naszych współczesnych czasów i tego następcą mogę tylko życzyć i wierzę, że na pewno tak będzie, na pewno tak będzie, to nie może być inaczej. Sądzę przede wszystkim, Krzysztof, że pewna idea, o której mówił Michał, jest rzeczą ważną, mówił o poczcie integracji. Ja nie wiem, czy my mimo wszystko, chociaż jest to rzecz trudna, kosztowna, czy jakaś nie jest potrzeba, żebyśmy troszeczkę więcej o sobie wiedzieli w postaci, ja nie wiem, jakiś newsletter. Coś takiego, żebyśmy wiedzieli, co inni wiedzą, co inni robią, jak to robią, jak borykają się ze swoimi sprawami, jak sobie dają radę, jak je przezwyciężają. Myślę, że to jest rzecz dość ważna. Więc kto wie, czy nie powinniśmy, my jeszcze póki istniemy w tym gronie, wraz z tymi, którzy do nas doszlusują, do nowego kierownictwa z młodszego pokolenia, żebyśmy pomyśleli, czy to nie jest rzecz taka, w jakiej formie. Ja wiem o tym, że o to trzeba mieć człowieka, może znajdziemy wolontariuszy, może okaże się, że krajowe komitety dojdą do wniosku, żeby nas nie zasypywać oczywiście sprawozdaniami. Byliśmy tutaj, w tym gimnazjum, w tamtym, tyśmy się spotkali. Nie tylko, że wyciągnąć nam autentyczne problemy, jakie pojawiają, pytania, jakie ludzie stawiają. To jest najważniejsze. Jakie pytania ludzie stawiają w różnych miejscach? Być może, że to jest jedną z form również, no, wyprowadzając z tego stanowiska, żebyśmy wiedzieli, jak to, jak mam działać w warunkach, no, jakiejś tam globalizacji. Tyle tylko, co chciałem powiedzieć. Dziękuję bardzo.